ze stadionu Feyenoordu, znanego sympatyką piłki nożnej w kraju, choćby z występów przed laty znakomitej klubowej drużyny. Witają Państwa Stanisław Terlec i Dariusz Szpakowski. Najważniejsze wydarzenie jesieni, jeśli chodzi o polską, ale także i holenderską reprezentację. Na wstępie składy obu drużyn. Polacy z jedynką Bakos, z dwójką Czachowski, z trójką Szewczyk, z czwórką Lesiak, z piątką Koźmiński, z szóstką Adamczuk, z siódemką Brzęczek, z ósemką kapitan naszej reprezentacji Warzycha, z dziewiątką Kowalczyk, z dziesiątką Kosecki, z jedenastką Zioper. Dzisiaj widzieliśmy szansa polskiej drużyny. Brzęczek, pole karne, za daleko wypuszczona piłka, jaka decyzja sędziego. Nie było faulu. Proszę Państwa. Teraz podkreślam, że gramy na wyjeździe. Gramy o wysoką stawkę. Van Basten nabiera szybkości. Dobrze Czachowski, ale będzie rzut wolny. Który z nich? Chyba jednak Kuman. A jak fantastycznie broni Bako! Fantastyczna interwencja. Jarek wpadł w trans. Dziober. Obok niego Kosecki, rozejrzał się spokojnie. Lewą stroną Kowalczyk, zagranie do Kowalczyka. Troszkę zbyt mocne, ale może zdąży Wojciech Kowalczyk opanować piłkę. Udało się. Koźmiński. Kosecki. Zdecydował się bardzo dobrze. Będzie bramka. Jest! Znakomicie, proszę Państwa, Kosecki i oto prowadzi polska reprezentacja na stadionie w Rotterdamie, na stadionie Feyenoordu, 1-0. Przed chwilą fenomenalna interwencja Jarosława Baki, a teraz błąd męco po strzale Koseckiego, ta piłka, której nie opanował i cudowna dobitka Koźmińskiego, pierwszy gol w reprezentacji, tyle wypracował sytuacji podczas igrzysk w Barcelonie. Wzruszyłem się, powiem szczerze, ale przecież przeżywamy wraz ze Staszkiem Terleckim grę na i występ naszej reprezentacji. Tak bardzo marzę o tym, że polska reprezentacja zagrała w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędziłem długie, długie lata. Teraz będzie łatwiej się grało i trudniej. Ruszają Holendrzy. Mamy zanik obrazu, otrzymuję informacje z Warszawy. Pozwolą więc Państwo, że przejdę na komentarz radiowy. Dan zit je dan als coach aan de kant. Dan heb je alles uitgedokterd. En dan sta je achter door een... Het is niet anders te zeggen, een blunder. Van Vossen. Peter van Vossen. Hoekschop. Polacy. Ładna interwencja Szewczyka. Przejął piłkę przed naszym polem karnym. Ruszają Polacy spokojnie. Przy linii środkowej Szewczyk na prawą stronę. Dobre zagranie. Pędzi tam prawą stroną Roman Kosecki. W środku jest Kowalczyk, czeka spokojnie Kosecki, zagranie do Kowalczyka, szansa na drugą bramkę, Kowalczyk, głowa skraje, gol! 2-0! Fantastyczna sprawa! Prowadzimy z Koleślami, 2-0! Po dośrodkowaniu Koseckiego, Wojtek Kowalczyk, proszę Państwa, w 21 minucie strzela bramkę. Nie wiem, czy Państwo ją widzieli, jeśli nie, to może jutro będziemy mogli zaprezentować wspaniały strzał głową przy narożniku z lewej strony obok bezradnego Stanleya Menzo. Sterk opereert Stanley Menzo toch ook weer niet. Maar wat wordt die man vrijgelaten zich? To takie wybicie na uwolnienie. Czachowski poza boiskiem w tym momencie. Jakiś skurcz mięśnia, już do wejścia przygotowany Rzepka. Gramy przez moment w dziesiątkę. Van Basten przetrzymać tę sytuację. Wracają Polacy ofiarnie. Dobry ślizg. Widzą Państwo, jak ofiarnie walczymy. To Robert Warzycha. Bez kompleksów dla rywala. Jacek Ziober. Strata piłki. Niepotrzebna. Wytrwać do końca pierwszej połowy. Szewczyk nie ma spalonego. Groźnie Berka. Bramka nie ma. Kowalczyk. Wspaniałe zagranie. Adamczuk. Popychany tutaj Ziober. Błąd Holendrów. Koźmiński, tak jest! Aj! Niewiele brakowało. Coś wspaniałego. Tak gra, proszę Państwa, Marek Koźmiński. Bez kompleksu przed rywalem. Świetny mecz tego zawodnika dzisiaj. Tak jak powiedziałem, 75%, ale to, co wyprawia Marek Koźmiński w tym spotkaniu, to jest chyba 125%. Holendrzy, Jung. Niepilnowany tam jest Berkamp, będzie bramka, nie ma. Bramka jest zaczarowana. To jest Wembley, proszę Państwa, to jest powtórka z Wembley. I tak będzie do końca. Polska musi dzisiaj wygrać. Wygrywałeś tyle spotkań.
powiedz, skąd bierze się to, że ci zawodnicy, oczywiście, ja się z tego bardzo cieszę, będąc w tym momencie szowinistą, no ale w końcu jestem Polakiem, nie trafiają w takich sytuacjach. Rejkard. Van Fossen świetnie. A i błąd, teraz nie ma spalonego, Van Fossen na wszystko i bramka. Szkoda, szkoda proszę Państwa. 44. minuta pierwszej części spotkania. Po błędzie naszych obrońców. No ale bądźmy sprawiedliwi, zasłużyli Holendrzy na tę bramkę w tych ostatnich minutach, kiedy stworzyli chyba 4 bramkowe sytuacje. Choć szkoda, bo sekundy do zakończenia pierwszej połowy. Po pierwszych 48 minutach prowadzimy w Rotterdamie z Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata po bramkach Koźmińskiego i Kowalczyka oraz golu Van Fossena 2-1. Ja mogę powiedzieć, Darku, chciałbym, żeby ten wynik... Żeby była już 90 minuta i po meczu. Nie wiem, czy będzie 90 czy 95, bo o ile sobie przypominam, w 69 roku straciliśmy tutaj bramkę na 0-1, 90, której drugiej, trzeciej minuty. Ale może historia nie będzie się powtarzała. Tyle na razie z nadzieją, że taki wynik utrzymamy, korzystny. Po tym dzisiejszym spotkaniu oddajemy głos do studia w Warszawie. Zony, dośrodkowanie na pole karne, świetnie. Roman Szewczyk. Rozgrywa kapitalne spotkanie. Jonk. Bergkamp. Bergkamp, Jarosław Pan, to będzie bramka i jaki błąd taki. Nie wiem, dlaczego Polacy tak bezkrosko pozostawili Bergkampa. Proszę Państwa, 48 minuta spotkania, trzecia po przerwie. Bergkamp, jego 8 gol w tym roku w reprezentacji, a 13 w ogóle. Dobitka była jednak Van Fossena, a więc 2 gole gracza, który w reprezentacji Holandii występuje po raz drugi. To, który potrafił zaryzykować, podążyć 11, 12 razy. Znowu groźnie, Wouter środkiem idzie, Bergkamp do niego zagranie, nie ma tam Polaków, Van Fossen, zaraz to szczęście podłuje. No, teraz proszę Państwa, to jest istne oblężenie. Zbyt dużo swobody. Aplauz publiczności. Kuman. Bergkamp w granie na prawą stronę do Paneburcha. Na polu karnym jest Bergkamp. Ach, przeżywamy ciężkie chwile. Szybkość Holendrów. Jun. Bergkamp. Van Basten. Pole karne. Przed polem karnym jest Bergkamp, świetnie tam interweniują nasi. Bergkamp, zagubiliśmy się, Jarosław Pako, brawo! Wspaniała interwencja. Trudne chwile przeżywa polska obrona, ale dość szczęśliwie i wychodzimy obronną ręką. Trzymaj się, Jarek. Oto akcja, piękna akcja drużyny holenderskiej, Van Basten, Bergkamp. Nie ma czasu na powtórkę, już wykonany rzut rożny. Złożył się Kuman, Brzęczek, przytrzymać piłkę. Jest szansa na wyjście, daleka piłka do Ziobera, szybkość Ziobera, ale niedokładne zagranie. To opuści właśnie Wojtek Kowalczyk. Kowalczyk, jak Państwo słyszeli, ale te nasze nazwiska są po prostu trudne dla wielu obcokrajowców. Brawo dla strzelca drugiej bramki za grę i występ. No i Włodzimierz Smolarek, proszę Państwa, po 4 latach przerwy. Mówiłem, ostatni występ w 88 roku, po raz 59 w reprezentacji. Debiutował 12 lat temu z 13 bramkami. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby dziś strzelił swoją 14 w narodowym występie. Van Fossen. Ładne przejście Van Fossena, niebezpiecznie, brawo! Jarek Pako, będzie rzut rożny czy nie? Wydawało mi się, że dotknął ręką piłki po strzele Bergkamp, ale jednak nie. Bardzo niebezpiecznie, jak Państwo widzą na replayu. Ale świetna ta sytuacja.
Oczywiście na szczęście nic takiego się nie zdarzyło. Wiczkę będzie tradycyjnie dośrodkowywał. Już nie liczę tych rzutów rożnych. Rejkard. Nie ma. Nie denerwujmy się, proszę Państwa. Był tam faul. Mówiłem, Darku, w pierwszej połowie o rewanżu. Popatrzmy teraz na spokojnie. Tak, podparł się Rejkard rękoma. Chyba na Romanie Szewczyku. Stawia mur obronny Jarosław Bak. Kuman. Brawo, Jarek Bak. I Szewczyk. Nie, to był Rzepka, przepraszam. Van Basten na Doberkampa, groźnie! Brawo, Jarek Bato! Wybić tę piłkę! Zamieszanie, wybiliśmy ją tylko poza linię pola karnego. Holendrz już też nie z taką szybkością, ale cały czas atakują. Znowu ofiarnie Polacy. Smolarek rozpoczął tę akcję, Kosecki. Tam Smolarka. Dobre wrzucenie do Smolarka. Smolarek na wysokości pola karnego. Doświadczenie Smolarka, no może będzie 3! Aj, jak brało, brakowało! No ale bądźmy sprawiedliwi, Holendrzy też muszą mieć trochę szczęścia. Drużyna by nie się gubiła, jeżeli się stwarza takie sytuacje, jak stworzył. Właśnie teraz Państwo widzą. Jaka szkoda. Tą interwencją Menzo zrehabilitował się za te nieudane swoje interwencje. Kuman. Brawo, brawo, Jarek Bako! Ale proszę Państwa, zostało to potraktowane jako podanie do bramkarza. Dziwna to interwencja. Ale jeszcze raz podkreślam, że Polska gra w Holandii. No nie wiem, gdyby była powtórka, moglibyśmy rozsądzić na spokojnie. Ale to jest wszystko historia. Wszyscy Polacy na polu karnym. Będzie rzut wolny pośredni. Pokazują nasi, że Holendrzy przysunęli piłkę. No, za pykarską dokładnością, co najmniej jakby był Szwajcarem, włoski arbiter. Niepilnowani z lewej strony Van Fossen. Strasznie groźnie w tych ostatnich sekundach. Nie ma! Nie ma! Odetchnąłem z ulgą. Będzie rzut rożny. Smolarek. Ładnie, indywidualna akcja. Brawo, Włodek. Koniec, proszę Brawo! Państwa! Szczęśliwie, bo szczęśliwi, ale jesteśmy uradowani. Nie, mieliśmy szczęścia trochę, ale też naprawdę nasza reprezentacja zagrała dzisiaj, szczególnie w tej pierwszej połowie, znakomite spotkanie.